Halo, Wirtualna Polska, WP Sportowe Fakty, Mateusz Skwierawski, Paweł Kapusta, witamy serdecznie. Witamy, dzień dobry. Podsumujemy sobie tydzień piłkarski. Dużo się działo w ostatnich dniach, może nie klubowo, nie ligowo, ale reprezentacyjnie. Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminację Euro 2020. Najpierw udany, dobry wynik. Czekałem, co powiesz. Dobry wynik w Austrii, wygrywamy 1-0. Po golu Krzysztofa Piątka, kilka dni później w niedzielę mecz z Łotwą, miała być kanonada, miało być wiele bramek, miało być pięknie, a było tylko pięknie, jeżeli chodzi o wynik, tak to określę. W jakich nastrojach jesteśmy po tych dwóch meczach? Jeżeli chodzi o punkty, no to chyba w znakomitych. Jeżeli chodzi o styl prezentowany przez naszą reprezentację, no to już chyba trochę gorzej. No taki drobny kac. Można powiedzieć, po tych dwóch spotkaniach został, bo tak jak powiedziałeś, punkty się zgadzają, no ale styl drużyny z takim potencjałem ludzkim, z zawodnikami, którzy w swoich klubach prezentują bardzo wysoką formę, no bardzo wiele pozostawia do życzenia. Dobrze, że wczoraj Robert Lewandowski się przełamał po tych 9 miesiącach i strzelił gola, bo na trybunach mogło być nam naprawdę wstyd. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak siermiężnie graliśmy, chyba w spotkaniu z Armenią, kiedy też... Z Senegalem. Albo i z Senegalem, dokładnie, ale w eliminacjach chyba w spotkaniu z Armenią, kiedy udało się zdobyć gola w doliczanym czasie gry. No nie wiem, jak twoje odczucia, ale ja spodziewałem się gładkiego zwycięstwa i tak naprawdę no, powinniśmy oczekiwać od naszych zawodników gładkiego zwycięstwa, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na problemy Łotyszy. No a jest bardzo dużo do poprawy. Zdecydowanie. Ja myślałem, że to będzie mecz na 3-4, może nawet 5-0. No ja tak stawiałem 5-0. Bo tak sobie właśnie rozmawialiśmy przed meczem, braliśmy pod uwagę wiele różnych aspektów, między innymi to, że duet napastników mieli tworzyć Piątek Lewandowski, do tego problemy rywala. Sam fakt, że to rywal z nie najwyższej półki europejskiej, ale z takiej trzeciej, czwartej można by było powiedzieć, więc wszystko wskazywało na to, że my ten mecz wysoko, wysoko wygramy. Przecież zmiana selekcjonera w Łotyszy tuż przed startem eliminacji. Doszło do takiej absurdalnej sytuacji, że reprezentanci Łotwy jadąc na zgrupowanie nie wiedzieli w ogóle, jak mają grać, nie wiedzieli, jaki jest pomysł selekcjonera na mecze eliminacyjne. No a tu się okazuje, że mieliśmy gigantyczne problemy. Ja się tak zastanawiam, Mnie dziwi, że mieliśmy tak duże problemy w defensywie, bo chyba spodziewaliśmy się wszyscy, że obrońcy raczej nie będą mieli wiele pracy w spotkaniu z Łotwą, a prawa i lewa strona to Kędziora z Recą walczyli trochę o miano najsłabszego zawodnika w tej formacji. Kędziora chyba w pierwszych 15 minutach złapał więcej fauli niż ma ogólnie występów w reprezentacji, a Arkadiusz Reca no, pokazał, że już nawet nie to, że nie brakuje mu ogrania w klubie, on po prostu totalnie się nie rozumiał z zawodnikami, to nawet ty zauważyłeś, że taką sytuację, że tam go Kamil Grosicki w końcu zrugał, Reca już też zaczął machać rękoma, bo był tak zirytowany, że mu nie wychodzi i w końcu trener Brzęczek wyskoczył z ławki i zaczął go uspokajać, Arek uspokój się, graj dalej. Uspokajał tak? I Kamila Grosickiego i chyba Recę, bo rzeczywiście doszło do jakiejś absurdalnej sytuacji, widać było jak najdłoni, że temu zawodnikowi brakuje regularnego grania w klubie, sam zresztą Reca po meczu powiedział, że ma z tym problem. No i to jest w sumie ciekawa sprawa, że selekcjoner cały czas na niego stawia. Mijają kolejne miesiące, bo pamiętamy doskonale, jaka była sytuacja z Jankiem Bednarkiem jesienią. On nie grał, też były głosy krytyki pod adresem selekcjonera, że stawia na piłkarza w środku obrony, który w klubie w zasadzie nie wącha murawy, ale później jednak Bednarek zaczął regularnie grać i tych meczów ma teraz sporo na swoim koncie. W przypadku Recy no to w ogóle sytuacja jest zupełnie inna. On łącznie w Serie A w tym sezonie tylko 18 minut. Tak, ale Janek jeszcze prezentował, można powiedzieć, jedną, dwie klasy wyżej. Lepiej się prezentował niż Arek Reca. Tutaj u Recy widać, że z każdym miesiącem no, wygląda słabiej. Ten jego pierwszy mecz z Włochami w Lidze Narodów był obiecujący, ale od tego czasu minęło pół roku. No i widzimy czarno na białym, że
jest problem. No niech ten Maciej Rybus w końcu wyzdrowieje, bo co zgrupowanie to jakieś kontuzje łapie albo leczy jakąś starą, jakiś stary uraz, dlatego no, dobrze byłoby w końcu zobaczyć zawodnika, który jest przygotowany, a nie taki, który gra z doskoku. No Reca zagrał więcej minut w kadrze niż w klubie. No to ja nie wiem, co oni tam sobie w tym Bergamo myślą, że skoro tam chłopak się nie łapie do składu, a w reprezentacji jest numerem jeden na lewej obronie i to jeszcze tak silnej kadry, to no, pewnie tam trochę musi być im wesoło z tego powodu. Może się zastanawiają, kto się na piłce zna, oni czy selekcjoner Brzęczek. Ciekawe, jaką odpowiedź udzielają na to pytanie. Natomiast po tym meczu z Łotwą kilka ciekawych pytań pod adresem selekcjonera padło, między innymi o to, gdzie on widzi największe braki, gdzie jest największy problem. I wydaje mi się, że dziennikarz zadający to pytanie oczekiwał odpowiedzi właśnie dotyczącej lewej strony defensywy, a okazało się, że selekcjoner wskazał na środek pola. No tego w tym środku pola faktycznie było niemrawo i to już drugi raz na przestrzeni kilku dni. Z Austrią ta współpraca Krychowiaka z Kichem wyglądała średnio. W tym spotkaniu może trochę lepiej ci zawodnicy wypadli indywidualnie, ale też no nie można ich chwalić i mówić o świetnym występie, skoro mieli naprzeciwko zawodników, którzy grają w Lidze Łotewskiej albo w polskiej pierwszej lidze, tak? Faktycznie Krychowiak był trochę bardziej aktywny, lepszy w odbiorze, miał jedno świetne podanie do Lewandowskiego, to samo Mateusz Klich tam szukał pozycji na boisku, dużo biegał, ale czy ci zawodnicy coś wnieśli do gry naszej drużyny w środku pola? No nie wnieśli. No i teraz można się zastanawiać, czy taka taktyka, na którą zdecydował się selekcjoner, czyli to 4-4-2, ale z Zielińskim na skrzydle, bliżej boku boiska, to jest dobre rozwiązanie, no bo było widać jak na dłoni, że my mamy gigantyczny problem z rozegraniem piłki. Tylko że znowu z drugiej strony można zauważyć, że przecież Zieliński dostawał już wiele szans w środku pola na tak zwanej dyszce. No i nie unosił, tak? Więc o co tu chodzi? Jaką taktykę powinniśmy zastosować? Czy Zieliński bardziej w środku pola, czy jednak bliżej skrzydła? W ogóle kolejne pytanie, które się nasuwa, to tak naprawdę jak należy ocenić Zielińskiego za te dwa występy? No bo oceny są skrajnie różne. Ja już spotkałem się z takimi, że Zieliński zaprezentował się i w meczu z Austrią, i w meczu z Łotwą bardzo słabo, ale spotkałem się też z takimi opiniami, że to był najlepszy piłkarz polskiej reprezentacji w tych dwóch meczach. Jaka jest prawda? Tak, tutaj w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Twitterze, dyskusja cały czas trwa. Można powiedzieć, że Zieliński ma takich swoich wyznawców, którzy nawet mimo słabszego występu gdzieś go bronią, i takich kibiców, takich zwolenników, którzy oczekują od niego bardzo wiele i właśnie po takich występach go nawet czasami przesadnie rugają. No, trzeba tutaj zachować trochę, znaleźć się gdzieś pomiędzy, trochę dystansu zachować w tej sytuacji. No, na pewno Zieliński w obu spotkaniach zagrał poprawnie, ale to nie były wybitne spotkania. Jeżeli mówimy o meczu z Austrią, to tak naprawdę ja zapamiętałem jedno jego zagranie, kiedy przełożył sobie Austriaka na lewej stronie boiska, a mam mu za złe to, że na przykład w kilku sytuacjach przy dośrodkowaniach po prostu grał niecelnie. W spotkaniu z Łotwą do przerwy moim zdaniem to był jeden ze słabszych zawodników naszej reprezentacji. Też nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego zawodnik, który jest najlepiej wyszkolony technicznie w naszej kadrze, ma świetnie ułożone dwie nogi, no po prostu z zamkniętymi oczami mógłby kopać z połowy boiska i pewnie trafiłby w poprzeczkę. Ma problem z takimi trochę dłuższymi podaniami, które mają uruchomić napastników, gra niecelnie, trochę za mocno, nie potrafi tego wyważyć, a nawet w sytuacji, kiedy miał tam szansę na oddanie nawet celnego strzału, no tam może był trochę wygoniony w polu karnym, uderzył gdzieś bardzo, bardzo wysoko nad poprzeczką, no tego nie jestem w stanie zrozumieć. Ta druga połowa w wykonaniu Zielińskiego na pewno trochę lepsza, ponieważ częściej brał inicjatywę, wychodził do piłek, kilka takich dobrych dośrodkowań, tylko że bardziej ze stojącej piłki.
No, to jest zawodnik, tak jak Krychowiak, od którego wymagamy więcej, ponieważ Zieliński ma ponadprzeciętne umiejętności. No, moim zdaniem jest to najlepszy piłkarz naszej reprezentacji indywidualnie. No i od takich zawodników musimy wymagać więcej, ale to nie jest zawodnik na pewno, on nie ma takich predyspozycji, żeby tą drużynę pociągnąć. No właśnie, ta głowa nie nadąża. No, zapytałeś o rozgrywającego i widzimy, że Robert Lewandowski bierze się za rozgrywanie akcji, schodząc z ataku. Tak, a nawiązując jeszcze do Zielińskiego, to ja odnoszę takie wrażenie, że w Napoli, gdzie on zalicza czasem naprawdę bardzo, bardzo dobre występy, to jednak jest troszkę inna sytuacja, bo w Napoli ma wokół siebie wielu znakomitych zawodników, którzy no, wtapia się w tłum, tak bym to określił. Natomiast tutaj wszyscy oczekujemy od niego, że on weźmie to na swoje barki i pociągnie naszą reprezentację. On chwyci za kierownicę i zacznie nią kręcić. No, ja cały czas uważam, że to jest zawodnik z gigantycznym potencjałem, ale nie wiem, kurczę, czy on ma takie umiejętności, no, umiejętności ma, ale czy takie możliwości do dociągnięcia tego zespołu. No, my na niego czekamy już dobrych kilka lat, no tak to trzeba powiedzieć. I cały czas tego Piotrka Zielińskiego nie ma. Ja wiem, że on, tak jak powiedziałeś, on ma wielu wyznawców też w mediach społecznościowych i to co mówię, to pewnie będzie zaraz skrytykowane. No ale chyba naprawdę no, możemy jednak liczyć na troszkę więcej, chociaż jeżeli chodzi o kreację, jeżeli chodzi o jakieś konkrety w ofensywie. No ale może Piotrka Zielińskiego to sobie... Ja się zastanawiam, bo powiedziałeś właśnie, że w Napoli ma wielu obok siebie dobrych zawodników i myślę, że jako, że ma tych zawodników lepszych, też trochę ma mniejszą presję jednak. Tam nikt od niego nie oczekuje, że on... że to on musi być liderem tego zespołu, a w kadrze jednak chyba ta presja go trochę przerasta. On nigdy nie był takim zawodnikiem, człowiekiem, który wychodziłby przez szereg i brał na siebie grę w trudnych momentach i myślę, że on też sobie taką wewnętrzną walkę ze sobą toczy przed każdym meczem, podczas każdego meczu, kiedy widzi, że drużynie nie idzie, to on pewnie sam czuje, że to on powinien zrobić, no ale no brakuje jednak tutaj, gdyby to on miał charakter Krychowiaka na przykład, no to byłby chyba, nie wiem, jednym z najlepszych pomocników na świecie, ale widzimy, że te dwa elementy się nie zgrywają jeszcze. A jak ci się podobała współpraca Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka? No czekaliśmy na to, żeby zobaczyć ten duet od pierwszej minuty ważnego meczu o stawkę. Krzysiek gola nie strzelił, Robert strzelił, się przełamał, tak jak powiedziałeś, to bardzo ważne. On ostatnie trafienie zaliczył w czerwcu 2018 roku, jeszcze przed wyjazdem na Mundial. Natomiast Krzysiek gola nie strzelił, no ale umówmy się, no on przecież nie będzie strzelał w każdym meczu. On był aktywny, miał kilka dobrych sytuacji, kilka strzałów oddał i głową, i prawą nogą. Zabrakło chyba troszkę szczęścia w jego przypadku akurat w tym konkretnym meczu, natomiast wydaje mi się, że to był występ dosyć pozytywny. Czy nie zgodzisz się? Tak. Mi się podoba w grze Krzyśka to, że on nie marnuje piłek. To jest bardzo, bardzo ważne dla napastnika, ponieważ nawet w takich ciężkich sytuacjach, kiedy ma obrońcę na plecach, zbiega gdzieś na przykład w boczne sektory boiska, tam przy polu karnym, to potrafi tą piłkę dobrze zastawić, zaraz oddać. No, nie szuka kwadratowych jaj po prostu. Albo błyskawicznie oddaje strzał, jeżeli ma tam metr, dwa przestrzeni, albo dobrze zgrywa, nie hamując akcji. To mi się bardzo podoba. No, jak Krzysiek zmarnował sytuację po podaniu Roberta Lewandowskiego w drugiej połowie, to tak się trochę dziwnie poczułem, bo w ogóle nie jestem przyzwyczajony, że on marnuje sytuację, a tak naprawdę... Co ma, to strzela. Dokładnie, a tu powinien się zachować inaczej, no bo minął bramkarza, kąt był ostry, ale no on przy tym swoim szczęściu też takie sytuacje zamienia na gole. A jeżeli chodzi o współpracę, to tak szczerze mówiąc, no chyba nie zobaczyliśmy jeszcze współpracy obu zawodników. Nie było jakichś częstych wymian podań. Myślę, że raczej tak samo Robert nawet o tym powiedział, że oni dopiero powoli takie łapią flow, nawet nie można tego nazwać flow w tym momencie. I po prostu potrzebują zgrania, bo tych treningów było bardzo mało. Oni zagrali chyba ze sobą taki drugi mecz od pierwszej minuty. I na razie ta współpraca jeszcze bym trochę dał. Bo pamiętasz, jak kiełkowała ta znajomość boiskowa Milika i Lewandowskiego, oni musieli ze sobą całe eliminacje przegrać, żeby no już rozumieć siebie bez słów. I myślę, że dopiero będziemy mogli na koniec eliminacji podsumować, jeżeli faktycznie ci zawodnicy będą ze sobą grali, a chyba to jest dobre rozwiązanie.
Może już nie ma co rozkminiać tego niedzielnego meczu z Łotwą. Ważne, że te 3 punkty udało się dopisać i po dwóch meczach mamy komplet oczek na koncie. Jesteśmy liderem grupy G, jeżeli dobrze pamiętam. Jednak się zastanawiam, według ciebie, jakie to będą, no bo byłeś na jednym i na drugim meczu, ja byłem tylko na tym drugim, widziałeś te spotkania bardzo dokładnie i tak się zastanawiam, jakie to będą eliminacje według ciebie, bo zerkaliśmy na to, co się działo w Izraelu. Izrael ograł i to tak dosyć dobitnie Austriaków, więc jeszcze kilka bardzo poważnych wyzwań przed nami. No, wcale nie oznacza to, że te dwa zwycięstwa, że autostrada do Mistrzostw Europy już jest otwarta. Tak, no, narracja przed tym pierwszym spotkaniem w Wiedniu była taka, że jeżeli wygramy w Austrii, to już mamy w ogóle zapewniony awans, bo to jest nasz najmocniejszy przeciwnik, a może okazać się tak, jak było w Lidze Narodów, że po tym pierwszym remisie z Włochami, kiedy wszyscy piali zachwytu, jak bardzo dobrze graliśmy i jaki świetny wynik osiągnęliśmy, że to zwycięstwo wcale nie będzie kluczowe, tak jak wtedy ten remis. No, Izrael się przejechał po Austriakach, tak się zastanawiałem po tym wyniku, czy my powinniśmy faktycznie tak bardzo cieszyć się z tego zwycięstwa, czy jednak zastanowić się, czy trzeba dużo zmienić. Okazuje się, że chyba Izrael będzie dla nas takim najmocniejszym konkurentem. Austriacy po tych dwóch spotkaniach z zerowym dorobkiem punktów i myślę, że im też w tym momencie no, trudno myśleć o wywalczeniu awansu. Dlatego skoro powiem tak, jest bardzo dużo do poprawy w naszej grze, skoro mieliśmy problem z Łotyszami, to przed żadnym chyba spotkaniem nie powinniśmy podchodzić z jakimś takim hura optymizmem, bo to nas może zgubić. No, widzieliśmy, jak wczoraj długo się męczyliśmy na początku przed spotkaniem, tak jak wspominałeś, typowaliśmy wysokie wyniki, później z każdą minutą byliśmy w coraz większym szoku, aż naprawdę zaczęliśmy się denerwować, no bo można się śmiać z różnych rzeczy, ale chyba wolimy się śmiać i krytykować, mając te 6 punktów na koncie, niż jakieś głupie wpadki. Kolejny mecz reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2020 w czerwcu, bodaj 7 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, lecimy do Macedonii Północnej. Macedonia Łotwę 3-1 grała, a wczoraj chyba 1-1 ze Słowenią, tak więc też i to na wyjeździe, tak więc też dosyć trudne wyzwanie będzie przed nami, mając na uwadze to, jak męczyliśmy się z Łotwą. Kończymy na dzisiaj, dziękujemy i zapraszamy do śledzenia WP Sportowe Fakty. Wracają ligi, tak więc i wracają emocje. Wracają ligi, wracają emocje, wraca Krzysiek Piątek pewnie do strzelania, więc zachęcamy do śledzenia WP Sportowe Fakty, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Paweł Kapusta, Mateusz Skwierawski. Do zobaczenia.